Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Trzecia Biegłość. Moi drodzy, dzisiejsi bohaterowie to z jednej strony Rogal na Haju, cześć. Siemano. A z drugiej strony to oczywiście czołg STB-1. Srała babka, srała, trawki się trzymała, trawka się wycmykała, babka w gówno fikła, oj, łojdana, łojdana. No to takie rymy częstochowskie na początek. Dobrze, powiedz mi, Rogalu na Haju, takie pytanie, dlaczego akurat STB? Nie wiem, zauważyłem, że miałem 90,5% odznaki, a że miałem czas, to sobie pomyślałem, dlaczego by sobie nie wbić tej trzeciej odznaki. A co powiesz o samym STB? Ponieważ no, tego czołgu jeszcze nie było i ten czołg tak generalnie nie jest jakoś bardzo często widywany na replayach czy gdzieś ogólnie w wodzie, a wydaje mi się, że to całkiem ciekawy met. No, 10 stopni depresji działa, robi swoje, lecz pancerz jego wieży kiedyś był dużo lepszy, teraz jest gorszy, ale celność działa po nerfie celności, co był dla wszystkich czołgach, i jemu celność się poprawiła, o dziwo. I 10 stopni ma na każdej ze stron, czyli z przodu i z boku, czy jakoś to się Tylko różni? z tyłu nie ma. Aha, no tak, no to jest logiczne, ale no to ładnie, to może naprawdę nosem orać prawie jak CDC. A jeszcze jego zalety? Jakaś mobilność, nie wiem, przy... Przede Jak... wszystkim DPM. Mhm. No, mobilność też jakaś tutaj jest, ale... jest 6,6 sekundy przeładowania, a alfa to jest 390, czyli takie w sumie typowe. Tak jest. Jak dla tych medów, które ładują troszkę wolniej niż radzieckie. Z tego, co tak podpatrzyłem, to nie masz tu jakoś przygotowanego zestawu na tym czołgu wyraźnie pod odznakę, bo masz normalny rozkład APCR-ów. Na żadnym czołgu tak nie robię. Aha, czyli po prostu grasz normalnie, tak? Nie Gram masz... normalnie, na 8 czołgach mam wbite. Aha. I na żadnym czołgu nie robiłem specjalnie, nie ładuję jakiejś masy golda. Aha, ale jakieś, a na przykład racje bojowe, bo dużo osób lubi na nie, medach 10 tieru na racjach jeździć, nawet nie tylko przy biegłościach, ale ogólnie. A nie, nie, to ja nie gram ogółem na koncie premium, dlatego Aha. nie marnuję pieniędzy na to. Spoko, rozumiem. No, przyjechałeś tutaj, grasz z kolegami Asmo na IS-7 oraz Kolocz albo Kołocz na Batchacie, czyli macie trzy zupełnie jakby nie uzupełniające się za bardzo pojazdy, ponieważ na przykład ja, jeśli gram plutony, to lubię tak, żeby to było tak w miarę dopasowane, czyli powiedzmy ciężkie sobie jadą razem, medy razem, a tak teraz Arta was oczywiście może wspierać, ale przyjechałeś medem na pozycję bardzo taką dla ciężkich czołgów przeznaczoną i już twój kolega niestety Asmo się dość mocno poskładał, jeszcze żyje, ale już w sumie na ogrysku. Czy to był twój plan, żeby tak w tej bitwie zagrać, czy to wynikło z tego, że po prostu Asmo tam pojechał? No, wynikło raczej z tego, że Asmo tak pojechał, a potem zwiewałem cię pieprznąć. No teraz właśnie ładny manewr wykonujesz, ponieważ, znaczy ładny, bardzo ryzykowny, ponieważ wjeżdżasz przed 3 albo 4 czołgi, jest jak Tiger, T30, E5, na twoich plecach jest IS-7, także no tutaj sytuacja bardzo groźna, kończysz jak Tigera, ładny manewr i tak naprawdę teraz przeciwnicy na ciebie w ogóle uwagi nie zwracają, E5 tylko zaczęła się lekko obracać, ale sobie spokojnie za to oklepujesz T30, IS-7 tam też dostaje buły. Taki był plan, żeby takim na plecy wskoczyć, czy to wynikło Miałem plan, przypadkiem? Żeby kumpla uratować, a na mnie skupić ogień, skoro miałem full HP właściwie. No, z tym uratowaniem nie wyszło, ze skupieniem ognia trochę, ale coś tam porobiłeś, czyli jak Tigera skończyłeś, odwróciłeś uwagę te 30, również odwróciłeś uwagę Isa 7, który też tam dostał parę bułek. E5 wyraźnie poluje na ciebie, mam wrażenie. Praktycznie w nikogo nie strzela innego, tylko patrzy tak za tobą. No, zdarza się. To nie wiem, po prostu tak myśli, że po statach, czy może wiedział, że ty jesteś najgroźniejszy w tym zgromadzeniu? Może przez to, że mu wjechałem na tył, to się trochę zdenerwował. Trochę się wkurzył. No i właśnie to, co również liczy do asysty, czyli jak nie możesz klepać swojego damage'u, to chociaż grać po asyście, a czyli to, co się liczy do biegłości, czyli właśnie granie z asystą. Piękna Morak jeszcze, bardzo ładnie. Mało HP mu zbiłeś tym ostatnim strzem, ale zawsze efektownie jak lufa, czy ten lufa z wieżą odlatują daleko. 8 do 5, no i teraz pytanie też klasyczne do ciebie, jako znawcy tematu STB, ile potrzeba, żeby na tym czołgu ta biegłość rosła? Szczególnie już tak od progu 90%. Szczerze to nie mam pojęcia, bo w 10 bitew zrobiłem 5%, w dwóch bitwach zrobiłem 2000, mi spadło. Miałem dwie bitwy za 7000, ale tak to miałem około 5000 uszkodzeń. Okej, okay. Czyli mówisz od 90% rosło w ciągu 10 bitew do 95%.
No tak, No no to jakoś mi tak poszło. naprawdę bardzo ładny wynik, że to jest taka, no ja też tak właśnie nie chciałbym, bo na przykład teraz znowu mi na ISie trzecim wzrosła biegłość, tam do 91%, tak myślę, jakby teraz powiedzmy, kurczę, zagrać tak ze trzy dobre bitwy, to byłoby naprawdę fantastycznie, no ale, znaczy no trzy to przepraszam, mało, tak z 5-6 to wtedy pewnie byłoby super. Bardzo ryzykowny wyjazd, ponieważ przeładowałeś sobie na HEK-a, na artylerię. Arta przeżyła ten pierwszy strzał i było bardzo blisko, żeby cię ten GW Tiger skończył, a masz na liczniku raptem 3700, więc obawiam się, że mogłoby na biegłość być trochę za mało. No, ryzykuję dużo w moim styl gry to jest bardzo dosyć agresywny, więc A było już tak, przyzwyczajenie. że na przykład, bo mówi, że już masz chyba na 8 czołgach trzecią znakę biegłości. Tutaj mówi, że po prostu była taka seria fajnych 10 bitew i No to ci tak. wzrosło, ale było na innych czołgach tak, że na przykład byłeś już bardzo blisko i nagle po prostu katastrofalna bitwa i ci zjeżdżało okrutnie, musiałeś Na odrabiać. 50B i T62 tak chciałem się do tego przyłożyć i miałem przez 3 dni chyba wbijałem i miałem także w drugim dniu, to jest jak miałem już 94 z czymś, to mi spadało na 92 i tak miałem z 3 razy chyba. No okej. Okay. No bitwa się powoli kończy. 13 do 6 na liczniku 4000 punktów uszkodzeń, ale też trochę po tej asyście, ponieważ teraz zaświeciłeś M53. Jedziecie podobijać sobie ostatnią A75 na 754 HP-kach, ale tu już niestety razu uprzedzę fakty. Ona się tak dobrze zbunkrowała, że nie tobie przyjdzie ją dokończyć, tylko któremuś tam z sojuszników. Teraz dostał mocną bułę za 600, więc pewnie to był jakiś 704 albo T30. A my sobie przechodzimy w międzyczasie do podsumowania, gdzie rzucimy okiem na to, jak w sumie wyglądało to po bitwie. Bum. Dobra. I jesteśmy. Trzecia odznaka biegłości przy bitwie, gdzie zrobiłeś drugą, a czyli odznakę mistrzowską drugiej klasy. Tę bitwę z perspektywy czasu oceniasz na taką dobra, niezła, średnia, może być. A taka może być. Taka Raczej może. się nie spodziewałem, że wskoczy ta No trzecia właśnie, miałem odznaka. cię o to pytać. Czy oczekiwałeś, że po tej bitwie właśnie wpadnie, czy Nie, myślałeś, że. właściwie pod koniec bitwy już kumplom mówiłem, a to choć jeszcze jedną zagramy, bo nie Aha, wskoczy, a tu jednak. bo nie wskoczy. Dobra, a pamiętasz, ile po tej bitwie było? 95 i co? 0,1? 95,02 chyba, czy coś. Aha, no to Nie, tak nie mam pojęcia. faktycznie można powiedzieć na styk, myślę, może jeden, dwa strzały mniej i mogło być krucho z tą biegłością. No pewnie tak. Duży kaliber, ale zrobiłeś swoje, czy, bo tam na blindzie weszło i to jest właśnie ciekawe, ten pierwszy strzał w AMX-a 1390, on się jemu tam się udało wcisnąć, ta pestka taka lekko chyba opadająca była, ale weszło za 407, także bardzo ładnie. Ten damage też tam się jakoś powiększył. 4500 na liczniku, T30, 2900, 2700 zrobił T54 u nich, najlepiej T62A i potem E5. Także no, ta pozycja bardzo niemedowa, ale udało się. Twój niestety kolega Asmo, tym misem siódmym, no, oddał jeden strzał w bitwie i go tam niestety strasznie poskładali szybko. Artyleria całkiem nieźle i podsumowanie szczegółowe. Tak jak tutaj widać, faktycznie nie masz konta premium. 20 strzałów oddanych, 15 trafień, 13 przebić, wszystko na dość bliskim dystansie i to, o czym mówiłem, czyli asysty było 1602, także można powiedzieć, że sumarycznie miałeś około 7000 punktów damage'u własnego i asysty, co faktycznie chyba no, mogło ci sporo podnieść tę biegłość. No pewnie tak. A pamiętasz, ile miałeś I przed tą bitwą? 94 ile? 94, 83 chyba? No to 0,2 podniosłeś, no to fakt, no okej, okay. No dobra bitwa, bo tak jak mówię, no prawie, nie przepraszam, 6000, co ja mówię, 6000, pomyliłem się, cwerki. Czyli 6000 łącznego damage'u, 0,2 w asyst, czyli tego, biegłości, no to wydaje mi się taki w miarę uczciwy wynik przy 95%. Tak. Ale trzeba też pamiętać, żeby oddawać strzały poniżej 300 metrów, bo nie liczą się do tego. Liczy się prawie jako zerowy exp. Co ty mówisz? No, powyżej No. 300 metrów, tak samo do WM-ki też się bardzo słabo liczy. Nie. Cały. Tu się nie zgodzę z tobą. Albo przynajmniej nie zaobserwowałem tego, żeby damage. A to trzeba by sprawdzić, tylko jak to kurczę zweryfikować, bo na treningówce ci nie pokazuje WN-a, bo przecież są mody, które pokazują na żywo licznik tego No WN-ki. są. Trzeba by to sprawdzić, ale sądzę, że. Na No, pewno jeśli się zrobi strzelanie. dużo uszkodzeń, to nie, ale
Bardzo małe jest doświadczenie, jak się strzela rzeczywiście z A nie, kuli, to coś w ty, tym nie, to bardziej jak powietrznym najbardziej, stronie. bo chciałem właśnie o tym mówić, że do expa liczy się najbardziej strzelanie właśnie po własnym spocie szczególnie, stąd właśnie artylerie są najbardziej krzywdzone, bo strzelają w większości przypadków po spocie czyimś, ale wątpię, żeby do liczby WN-ki liczyło się to, czy strzela z bliska, czy z daleka, ponieważ WN jest brany tylko jakby z liczb damage'u, tam nie ma parametrów we wzorze z tego, co kojarzę i jeśli dobrze pamiętam, tam nie ma jakiegoś rozróżnienia. Tym bardziej, No to nie że wiem. chyba do samego właśnie wzoru jest tylko postawiony ten czysty parametr uszkodzeń, parametr doświadczenia, też kili, bo tak naprawdę do WN najbardziej się liczą damage i fragi. To No jest tak. to, co się najbardziej przydaje. To i też tam potem WR, ale bardzo i wątpię, żeby było brane pod uwagę odległość, z jakiej ten damage robisz. No ale dobra, jeśli ktoś ewentualnie miałby tutaj jakieś przemyślenia, to zachęcam oczywiście do podzielenia się nimi w komentarzu, czy ktoś może pamięta wzór, albo na przykład mógłby przytoczyć ten wzór, wyjaśnić, wtedy się okaże, czy na pewno jest tak, jak ja mówię, albo tak, jak ty mówisz. Jeszcze końcowe podsumowanie, czyli 46 tysięcy zarobku. Po ujęciu kosztów amunicji wyszedłeś na czysto niewiele, bo tylko 3 tysiące, no ale mimo wszystko, jak widać, można na bitwie, bo też dużo osób mówi, że na 10 tierach jest bardzo trudno, albo wręcz niemożliwe jest zarobić, Znaczy, grając bez przy koncie premki. premium nie jest tak źle, ale bez premki to rzeczywiście trzeba, nie wiem, jedną, dwie bitwy premką sobie pojechać, żeby wejść na równo przy 20 bitwach. A jeszcze tak to, co zauważyłem, ale o czym nie wspomniałem, to wasz gracz w Lywę bardzo rzuciło mi się w oczy, ponieważ gościu Dakota51, on ma, jak tam pokazywał XVM, ponad 9000 bitew na tym jednym czołgu. Także taka ciekawostka i byłem ciekaw, jak mu pójdzie. I naprawdę trzeba go pochwalić. Ósmym tierem na dziesiątkach poradził sobie nad wyraz dobrze, ponieważ zrobił czwarty damage. Także widać, że 9000 bitew doświadczenia procentuje. Ty jakoś, czy STB to jest twój ulubiony pojazd, czy to jest po prostu jeden z kilku, którymi grasz? Jeden z kilku, którymi gram, ale T62 jest moim ulubionym i jest 7 z ciężkich. T62A i 7. Dobra. No to pytanie jeszcze na koniec, żeby już nie przedłużać, to najbliższe plany wobec trzeciej biegłości. Na pancerze 100 mam 91%, to może bym sobie coś nad tym pomyślał. Aha. A tak to nie wiem nawet. Na lightweight mam też podobnie. A to Na byłoby ciekawe. 140 od No. 2 dni tam próbuję sobie po 5 bitów wpykać. Mam 92-93%. To byłoby ciekawe Ale na na razie się na Jagodzie to Esto rzucę. zobaczyć z biegłości. A no to biorę się do roboty. No, to próbuj. I jak się uda, to dawaj znać. Dobrze, moi drodzy, bardzo wam dziękuję za uwagę. A jeszcze na koniec, Rogal na haju, mikrofon jest twój, także możesz pozdrowić kogo chcesz. A no to pozdrawiam mój aktualny klan Black Riders. No i zapraszam. No, a szczerze mówiąc, myślałem, że to jest skrót od bracia Renegaci, BR, bo tak oni mieli kiedyś skrót. A nie, Black Riders. No Okej. i herbiarza z pierwszego odcinka jeszcze muszę pozdrowić. Mój Okay. Tak. kumpel. W pilocie był Malibu, a w pierwszym odcinku faktycznie był herbiarz. Dobrze, moi drodzy, jak się podobało, zostawcie łapkę w górę i komentarz, a tymczasem to tyle. Do następnego, cześć.